No dobra, lecimy w takim razie do Inkwizytora. No ja nie wiem, czy oni nam artefaktu nie odbiorą. No to będzie kozak jakiś pewnie. Ja nie oddam. Poczekajcie, 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 poczekajcie! Kryształ tu jest. Drewniana skrzynka. Uuu, tu są rzeczy dla tego. Dla mnie? Dzięki. Tak. Dwie strzały i zestaw złodziejski. Ale właśnie dokładnie tak jest. Cykiewka puste. Co to jest w ogóle? Tu ma tu dziecko jakieś skąpane w słońcu, zobacz. To nie wiem, sobie tak zapisała, mają. Ale zapisałabym. No zapisz. Zapisałabym tak inaczej. Kto tam stoi? No on stoi właśnie, chyba. Aha, Chivari Vardenga, tak jest. No Vardenga. A to jest jakiś szperoskop. Za nim. Ale to jest chyba inny niż ten Valgras. To jest inny niż tamten, co na tym smoku odleciał. Tak? Twarz miał identyczną. No, chyba inny, a może... Ale wydaje mi się też, że inny, faktycznie. Bo tamten chyba miał kitkę czy coś, miał włosy. Tak? Chyba. Tak, a ten jest łysy. Tu na bank pitka będzie, wiecie o tym? Mhm. Okej. No to poczekajcie, ja sobie tylko zmienię na szyjnik. Ja bym tak, tu zgasiła. Ej, a mam jeszcze taki na szyjnik, co daje wykrycie myśli. Weź, schowaj tę pochodnię. No. Teraz... To wchodzi gadać. Ja jestem... Lejzal wejdzie. What path lies before me? Ja stanę tu. Czemu się przy nich zgadasz, jak oni są na żółto? Nie chcesz... No na razie są na żółto, będzie walka. Alipso? Co? Nie chcesz takiego naszyjnika na... podczas rozmowy sobie założyć, który ma wykrycie myśli? I on daje coś takiego jak... Ułatwienie w testach rzuty obronne mądrość, ale i też jest wykrycie myśli. Skup się, by otoczyć myśli określonych istot podczas rozmowy z nimi. To tak na zmianę jest dobre. Przed rozmową. No na zmianę, tylko na chwilę. O, zamknęło mi się drzwi, Co to zamknął i po co? No time to rest. Nie wiem, ale nie ja. On zamknął, bo odszedł i ten podszedł i zamknął. Serio? No. To jest tak mało, ona coś tu miała jeszcze. To. Skrzyszenie, super. Dobra. Idę gadać, wszyscy ustawieni. I Zelota tutaj też jest, nie wiem czy widzisz, ten Zelota Jerezat. Podoba mi się to wpiernicz, tu dostaniemy. I Zelota Kut. No wiem. Mówię wam, że tak będzie. To jest dużo skrzyń. Your presence here is tolerated. Skąd wiesz? Do not confuse it for being welcome. Okej. Co ty tam wiesz? Co to jest? Sferoskop. Podejdź drugi raz. Nie czekać, bo atakuję. Okej. My Arden spoke może to nie on. Kin that escaped a crashing Geek slave vessel. You have accomplished much since. I'm pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks their children's nightmares. You also killed Sarth Beretha. She was formidable. Co, to tyle? Wow. Action, not reaction. Co? Place the weapon in the plane caster.
fulfill my queen's most holy edict. Ty, on już wie, że ja mam artefakt. Przecież nie powiedziałam, że mam. No właśnie. Każ mi artefakt. Artefakt mi każe umieścić. Prześlij mi ten artefakt, jak go tam umieszczę. Zobaczymy, co się stanie. Ja go nie mam? Ja go mam? Ja go mam? Naprawdę? Git Janki ma. To czemu nie może go umieścić? Ono ma. Tu? Nie. Brak miejsca. Może wyrzuć go na ten stetoskop? No chciałam właśnie, nie mogę, o co chodzi. No to musi być tak. Brak miejsca mi pokazuje cały czas. Odejdź bliżej może do tego? Inaktywny. Nieaktywny. Wyrzuć nie możesz? Albo kliknij na niego prawym i użyj. Tak. Ustań może na tym stereoskopie. Nie mogę ustać, bo jest zębatka. Co? Poczekaj, gdzie to się... Czemu to w ogóle wyrzuciło stąd? Coś tu nie gra. Coś tu w ogóle się pobagowało. Oni się opierali na mieczach? Nie. Czemu nie mogę? O co tu chodzi? O! No nie. A curious ornate box. Its many sides are engraved with Githyanki scripture. No openings you can see, yet you sense something inside it. Czekajcie, gdzie jest rozmowa? Co on powiedział? Czy masz go położyć na stereoskopie? Ale jak się nie da, to ja nie wiem. No ja też nie wiem, o co chodzi. Naciskam zębatkę, teraz nie mogę tego użyć. Nie działa. Kładę. Ja wygląd zębatkę. No to jest użyj laser, nie działa. I... Możesz go wyrzucić? Kliknij prawym i rzuć. Czekaj, nie czaję tego kompletnie. No ten się dalej skrada, weź się wyprostuj. A może ty to będziesz mógł użyć? Not working right now. Jak nie działa? Place the weapon in the plane caster. Fulfill my queen's most holy edict. O. No właśnie. No dobra, ale na razie mam... Assume nothing. I co? Nie pokazuje mi brak miejsca. Zrobię tak. O, to jest niby spoko. I czemu nie działa? Jak go kładę, to mi z powrotem wpada do tego. Do ekwipunku. Nie mogę go tam położyć. Wysyłam tobie bonus, zobacz. Możesz go wysłać w ogóle, bo... Nie mogę już go wysłać. No właśnie. Ty. Czemu? Objective noted. Teraz nawet nie mogę go... O co tu chodzi?
tu stanę. O co tu chodzi? Czy ten artefakt nie chce dać się tam położyć? Czy jak ja mam to rozumieć? No ale to by była jakaś informacja na ten temat chyba, nie? No właśnie. A curious ornate bomb. W ogóle go kładę, on z powrotem do ekwipunku wraca. Zbadaj własne przedmioty, tutaj to wrzuć, wyrzuć, użyj laser. No to jest cutscenka z tym obadaniem tego. Ale to nie jest ten Inkwizytor. Gdzie tu jeszcze można iść? To nie jest jeszcze, tu pozwiedzajmy tutaj. No nie da nam, on powiedział, że mamy położyć artefakt. No przecież powiedział, żeby położyć artefakt, no. No dobra, jeszcze możemy... No nie, tam nie. No tu już za bardzo nigdzie nie mamy. Dokąd iść? No jak, jest napisane, że to jest Inkwizytor. No co ty, bonus? Jest to krew? No, never mind. Don't waste a step. The hindrance breeds murder. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Quickly then. The statue starts to rotate. Obraca się? But its rusty mechanism jams stuck. Consider me intrigued. Weź tu, spróbuj to przykręcić. Idę. Okej. I co się stało? Okej. Okay. Czy one się odwracają z powrotem? A czemu tak to robisz? No to się kręci się w kółko. Ja nie wiem jak one mają być odwrócone. No mi się wydaje, że odwrócone w środek. Może z drugiej strony też są. A nie, jednak z drugiej strony nie ma. A tu są gdzieś jeszcze? Idę pogadać z Inkwizytorem. Tu też nie. Place the weapon in the plane caster. Fulfill my queen's most holy edict. Nothing. Pogadaj z laser. Czy nam się gra zbugowała? Nie wiem, pogadaj z laser. This place is enlightening. My Savage would find this one altogether too genial. My own, the pupil. I myself felled four of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. Not every life is. My people have no use for cowards. Every trainee that I slayed was either too weak to withstand the lessons, or was cocky enough to pick a fight they could never win. Their lives were not precious. They were a blight that required expunging. The Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith de Venzir, the termination of the frail, strengthens us. Fine, yeah. Kalir's clutch held 36 eggs, more or less. Though I've learned of creches that harbored 100. Kto składa jaja? Ciekawi mnie. Shukiani. Githyanki chosen by Vlakith herself to bear young.
Czyli to tak trochę jak pszczoły. And how many eggs they must bear. Mrówki. The Shukiani pass their eggs in the material plane. In the astral, time barely passes. It is a meticulous process, carefully timed so that the eggs hatch at once. U pszczół to królowa rodzi, nie? Tylko są takie, co się zajmują tymi jajami. Mhm. Humanoid. How I despise the term. Githyanki are quite superior to humans. Our biology slates state that Githyanki came to lay eggs after we escaped Illithid enslavement and took to the astral plane. It's an asexual process, a favorable change by any estimation. Hideous to imagine a life where I couldn't partake in the pleasures of sex without the looming threat of bearing children. Mhm. No się o jajach dowiedzieliśmy. Czemu nie możemy tego użyć? Powiem tak, jest to dziwna sprawa. No bardzo nawet. A może trzeba do tych zelotów zagadać? No i gadają tylko, żeby pogadać. Z Inkwizytorem. Tak jest. Z tym Chikrai. Nie rozumiem tego, te... O, poczekaj, no to może czegoś nie zrobiliśmy. Czego nie wiem. Tak, porozmawiaj z Inkwizytorem w szkółce Gideanki. Inkwizytor jest niezadowolony z braku postępu poszukiwania artefaktu. Powinniśmy z nim porozmawiać, by dowiedzieć się więcej. Gideanki wydają się zdesperowane, by go znaleźć. Ale to on odpowiada, że tak, w taki sposób, że jakby wiedział, że już mamy. No tak. No. A trzeba czytać może. Chyba się zbagowało. Czy... Podchodziłam laser. Właśnie podchodziłam laser. Nie wiem, i wtedy się... O, on powiedział tylko... Nie wiem. No nie wiem, dziwne to. Coś nawet jakbyśmy chcieli oddać ten artefakt, to nie możemy, bo no... Nie wiem, to nie działa. No bo wtedy gościu nie będzie zawiedziony, a to chodzi chyba, żeby on by miał, że on ma być zawiedziony tym, że brak postępu jest. Taka jest jego rola. Ja do niego podejdę. Okej. Ukrywanie się. My Arden spoke of one of our kin that escaped a crashing Geek slave vessel. Chikrai. Vlakith's justice in flesh. You have accomplished much, child. I am pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks the... Tupis, the weapon. Give it to me. Don't do it. To me, baby. The weapon is how I protect you. To się nie wczytało. No. Do it. Aye. Do not disobey the Inquisitor. Badaj, gościuwo, ty. Zobacz, to się w ogóle nie wczytało. Nie powinniście bardziej przejmować się inwazją upierców umysłu? Skąd ty o mnie wiesz, jak działa ta broń? Some of your species say knowledge is power. They are wrong. Knowledge is everything. We took an interest in you when you became involved with this absolute cult. A pestilence of infected slaves, the first symptom of the grand design in action. But you are lucky. That weapon you carry is the solution. I have heard it from Queen Vlakith herself. Hand it over. The grand design is what all Geek seek. The restoration of the Illithid Empire, which spanned the entirety of the multiverse. For centuries there, elder brains sought to bring back their dominion. Every plot they hatched, we stopped. But now they are close to succeeding. Never before could they pause Ceramorphosis. Never before could they let the infection spread undetected. You saw the thralls gathered on the Geek ship. Imagine that,
everywhere. Wants, needs, choice. All would cease to be. Tak, oni usprawiedliwiają te swoje działania, ale też so, mają w tym jakiś ten... The weapon. Please. Don't give it to him. Ja bym zobaczyła, co się stanie, jak damy mu. Laser pochwala. Trochę bym mu nie oddał, no bo laser ona cały czas ten... pogłupiała. Idź, idź. O, królowa. Co ty gadasz? Mnie wyrzuciło z dialogu. Położyłeś artefakt? Oddałem. Mogłem uklęknąć. Poczekaj, poczekaj. Pomachaj uprzejmie ręką. No. Kim? Jesteś magiem, więc powinieneś wiedzieć, kim jest. Stój w swojej pozycji, nie uginaj się. A. Niech laser się cieszy. Jak kleszcz. Jesteś magiem, nie powinieneś klękać. Oni klęknęli też, patrz, ona też klęka. You bear that which is ours. But are you friend, or are you thief? Jesteś Kalipso w dialogu? Jestem i się zastanawiam, co wybrać. Ale to jest taka prawda, ten artefakt jako tako nie był nam potrzebny, a co on robi, to ja nie wiem, nie? Jakbyśmy się go pozbyli... Pierwsze, weź powiedz prawdę. Dla nas lepiej. At least you brought it back. It is a start. We will test you. To assess whether you deserve reward or punishment. The astral prism. It is corrupted. I shall cleanse it for you, my queen. Tell me. A może kijanka jest w środku też. There is someone inside. Their mind is warped, broken, a blight. They are an agent of the grand design, sent to sabotage the astral prism. Our last defense against the return of the Illithid Empire. Chcecie mi powiedzieć, że ten, co nas broni, to właśnie agent? Jest w środku w tym pryzmacie. Tak, i dlatego się tam taka walka się odbywa? Tak. Be aware. They are not alone, and they will appeal to your trust. They are not. No właśnie, będzie próbował starać się pozyskać twoje zaufanie. Refuse and know my fury. Zatem cenny gość znajduje się we wnętrzu artefaktu. Nie mogę zabić tej istoty, ona chroni mnie przed absolutem. Wykrycie myśli? Ej, masz mądrość. 10. Może się uda. Czego jednego brakuje, no? Masz ten? Nie masz. Insolent fool! O-o. You wish to see godhood! I wish you to end! Shit. Koniec gry. O, od razu. Okej. Okay. Czy musisz zagadać mroczną rządzą tutaj? No... Tylko coś nie wczytało wtedy za pierwszym razem. Nie wczytało się, tak. To prawda. Czekajcie, bo tak myślę. Cały czas myślę, czy oddawać im ten artefakt, czy nie. Czyli, ale się dowiedzieliśmy ciekawej rzeczy. Że tam jest zamknięty... Tam jest zamknięty łupieżca umysłu? Może. Nie? Agent, który miał zniszczyć go. No dobra, no to od kogo?
Czyli co, taki z takim mikro? Ja nie wiem właśnie, kogo. Takim zmieni ten. Tak, pomniejszyli no, jakąś istotę, żeby ten? Żeby pójść i zaciupać w głowie kijankę? No dobra, poczekaj, ale czemu nas przed absolutem chroni? Nie, poczekajcie. Ej, bo tam się tutaj historia ostro zagęściła. Te... Oni wiadomo jacy są, chorzy, wiadomo jak ona przejęła tron, ale powiedzmy, że to się na dziejach historii zdarza, okej? Okej? I teraz jednak oni z łupieżcami walczą, prawda? Zwłaszcza, że oni uciekli tam. No i tu mieliśmy kilka cutscenek i w ogóle wspominane, nie? Że najbardziej na świecie to właśnie ich nienawidzą, więc na bank są przeciwko nim. I teraz ten artefakt nie chce zostać znaleziony, chroni nas przed absolutem, a ona nam mówi, że to jest agent. I to jest jedyna broń, która może przeważyć o tym, czy się tym łupieżcom umysłu uda, czy nie. Czyli by wychodziło, że ta istota, która do nas mówi, to jest łupieżca umysłu. Ale czemu nas chroni przed absolutem? No może... Nie wiem. Ty... Dowiemy się. I should speak up. My Arden spoke of one of our kin that escaped a crashing gake. You have accomplished... I took his the weapon. Don't do it. The weapon is how I protect you. Senna zjawa, nie rób tego. Dzięki tej broni mogę cię uchronić. Do not disobey the Inquisitor. Jak działa to? What business is that of yours? Suffice to say, my queen wants it. But know that you will have been instrumental in. Hand it over. The grand design is what all Geek seek. The restoration of the elite for centuries their elder brains sought to bring back their dominion. Every plot they hatched, we never before could they pause Seramorphosis. Never before could they let the infection spread undetected. You saw the thralls gathered on the Geek ship. Imagine that, everywhere. Wants, needs, choice, all would cease to be. Everything rendered unto the Geek. So, the weapon, please. Don't give it to him. Ej, jeżeli ta nasza zjawa nie jest łupieżcą, to z kim ten łupieżca tam walczy? Na tym planie astralnym. No. So it is found. Jakiegoś boosta? Podpiąłam boosta wcześniej. Czego miałam boosta wcześniej? Skarzai. Pierścienia? Na co? Na rozmowę, wydaje pamiętacie? Się, że... Na charyzmę. O, to nie wiem. Wydaje mi się, że agentem jest diabelstwo. Moje będzie. Klęknę. I co teraz? Dobra, to znamy. Chmar Zala Vlakith. You know me. Erlon of Kalia speaks most highly, as did Archaia before. You seek purity. I may yet grant it. Istik, you bear that which is ours. But are you friend, or are you thief? Złodziejem, powiedzmy złodziejem.
Unexpected servant. Your will is strong. Descendant of noble dragons, you honor us with your allyship. Extend your fealty one step further, and you will be rewarded beyond your mortal reckoning. That weapon you carry, the astral prison, it is corrupted. I will cleanse it for you, my queen. Tell me how. There is someone inside. Their mind is warped, broken, a blight. They are an agent of the grand design, sent to sabotage the astral prison. Our last defense against the return of the Illithid Empire. As long as they live, the prison is compromised. Kill them! Do this, and I will cleanse you and your allies. Do this, and ascend! Ascension? My queen. An honor gained. A burden borne. You must accept. Refuse, and you will know my fury. Jaki miałeś? Jaką miałeś myśl? Taką. No bo ona też się wbiła na ten tron. Ona te, nie jest no, tą właściwą, no. Nie? Królową. No. To może być coś takiego, że ona też, że w tym... że w tym artefakcie jest coś dobrego, właśnie to, co walczy z tymi łupieżcami, a ona jest od łupieżców, tylko jest pod przykrywką może, czy coś. Może ten Orfeusz, czy ten prawowity władca jest tam zamknięty. Może też tak być. Chociaż ta senna zjawa, ona też jest podejrzana i ona nie chce, żeby oddawać ten artefakt i to też jest. No, tak jak ona w nim była właśnie. Ale poczekaj, pamiętacie jak Gale upadł i dostał ten artefakt? No. I tam była jakaś trójka. Nie, moich trzech sługów, moich... No, coś takiego było. A nie mogę tego zrobić? Osoba, która znajduje się w środku, chroni mnie przed absolutem? Powie coś więcej, czy od razu przyjdzie do ataku? No właśnie, nie wiem. O, mogę pohandlować z nią, ale nic nie ma. Jedynie no, ma odłamek boskiej kości. Z czego to było? Boskiej kości? Nie kojarzę. Tak, my podnosiliśmy to z czegoś. Włosy na karku jeżą ci się za każdym razem, gdy dotykasz tej pozostałości po umarłym bogu. Ej, ja takie coś już podnosiłam! I robiłam z tego... jakiś wywar. Nie wiem, powiem jej prawdę. O, wejdę do pryzmatu. Ej, to może być ciekawe. Use the planecaster's power to enter the artifact. Be wary of the creature's lying tongue. Cut it out if you must. Może się z nim dogadamy w tym pryzmacie. Wargas, they are not to leave until it is done. As you say, my queen. Shmar Zala Vlakith. We will not waste a second. O Jezu, Lazel, przestań lizać. Ej. I co mamy tu tylko wejść? Ciekawe kto to jest. Place the weapon in the plane caster. Ten dalej to samo gadał. Co? Co było? Nie wiem.
Tak. Wchodzimy. Zobaczmy, kto to, ej. Kto to nas gada cały czas? I kto mówi, żeby go nie oddawać? Heat pulses out of the astral prism as it begins to flower. I swoją drogą... Skąd miała go posępne serce? Bo to ona pierwsza miała ten artefakt. Potem... Patrzcie, my jesteśmy tu skąd... Tu nas zabiera zawsze i tu jest ta walka. I to może... To może będzie tak, że to my się z nim biliśmy tam, jak on nam, z nami gadał. Ej, to by było dobre. Bounded, compressed in a fold. A pocket of astral plane. Ej, mi się coraz bardziej wydaje, że to jest kupieżca. Bo kto by mógł coś takiego zrobić jeszcze? Kruszki Gideonek. Nie wiem. No to ładne. Oj, żeśmy zawędrowali. One day I'll catch a break. Might be useful. No proszę, jak ciekawie się zrobiło, prawda? O nie? No i tu jest ta bitwa, gdzie słychać. Ale dźwięki. Zobaczcie. Znaczy jaskini to chyba można wejść. Co tu jest? O, martwy Gideonek. Tu można skakać. Lotomer. Warto. Chyba nie warto. Pokryta glifami tabliczka Gideonki w ogóle. O, jest? No obok Glazer, tu jest, halo. Tu. Nie widzę, ślepa jestem. A, klub na krawędzi. Ale nie mogę go kliknąć. Nie mogę... Nie mogę. O, ty podniosłeś, a ja nie mogłam. Dobra, to ci wyślę, dobra? No. Wysłałem. Do Leza? Do... A, do rządu wysłałem. Ciekawe, co tu napisane. Wyblakłe symbole na tabliczce trudno dostrzec, nie mówiąc już o ich odszyfrowaniu, natomiast wytrawione pod nimi rysunki są wyraźnie widoczne. Przedstawiają smoka szybującego ponad dwiema postaciami. Jedna z nich stoi wyprostowana, druga klęczy. Obie postacie są wpisane w okrąg, na którym ciągnie się niewyraźna smuga. Podróżują na komecie. Podróżują na komecie. Niezły odlot. Czyli tak jak właśnie Orfeusz. Ej. Odłamek boskiej kości. Odłamek boskiej kości. No ja nie mogę nic podnieść, ja nie rozumiem tego. Lejzel nie mogę nic podnieść. Ej, chyba do tej jaskini trzeba wejść. Nic nie ma nigdzie, ale fajna ta czacha tam jest. Takie ręce, jakby taki szkielet. Czy ty tą czachę widzisz? Czy ty to widzisz? No czem tu prawej? Mnie to zastanawia, co to jest. Te kolorowe tam. A może właśnie, może Orfeusz walczył i zniknął. Ty, zaraz zobaczymy. A może to jest wyjście z artefaktu? Oho. Tell me, are you the one in charge? Oho. Tak, nie. Then enter. We need to talk. A wy weszliście? I may have made a mistake. No, ja sobie słucham ciebie. I told you to stay away from the Githyanki.
But you just couldn't help yourself. Could you? And now... you've come here to murder me. Wszyscy z góry zakładają, że chcę ich zamordować, a ja chcę tylko porozmawiać. Ciekawe, czy jak ją... Okej, to jest postać, którą my mamy widzieć. A jakbym ją zaatakowała, to by czy ujawniła swoje prawdziwe ja? Jeden, dwa czy trzy. Pomagali sobie. Jeden. Jeden albo dwa. I told you I stole the artifact from someone. Well, I stole it from Vlakith. Since then, she has become desperate. Vlakith wants me dead because I know her secret. It is a secret so great that if her people ever found out, that would be the end of her rule, the end of her. That same secret is how I've been protecting you from the Absolute. I can hear your thoughts. You think I'm lying. Vlakith warned you that I would try to deceive you. But consider this, what reason have I to deceive you? I want the same thing as you, freedom. I'm on your side. I have been since the very beginning. Kurde, właśnie straciliśmy opcję ataku i nie będzie się bronić. Chyba. Nie, no mamy na czwórce. No ona daje do ścięcia głowy miecz, no moglibyśmy spróbować, ale... To każdy z nas musi wejść do swojego tego i go zabić? Nie mam pojęcia. Bo ja to na razie twoją cutscenkę oglądam, nie? No. Kalipso. No dobra, mamy zapisane. Mamy? Mamy. Się uśmiechnął. O kurczę. Zmienię się w kitianki? I really thought you wouldn't. We could have been so much more. But you had to choose this. So, you are not to be trusted. Ta-da! I don't intend to make a habit of conversing with my killer, so I will be brief. Your survival depends on mine and mine on yours. It's less than ideal, but it is where we stand. I know a secret that Vlakith never wants to be revealed. It is the reason she mobilized her people to retrieve the Astral Prism. It is why she sent you to kill me, and why she will kill you once you leave this place. Since we are both dependent on your ability to survive that, you would do well to remember that without me, you would become a mind flayer. Now leave. I have a battle to return to. Czy jak to wyjdziemy? Tutaj nie wybrali, to i tak ta sama będzie ta opcja. Spoko, ale... okej. Ja liczyłam na to, bo to jest... ona mówiła, że ma postać... przybraną taką dla nas, wiecie, miłą dla oka.
Ja się... And now... You've come here to murder me. Ile jej nie zabijamy? A my znamy też tę tajemnicę. Jeden. It seems I was right to put my faith in you after all. Thank you. Blackith will be furious. To make no mention of your Githy. The Lich Queen fears nothing more than the loss of her empire. The knowledge I have of her deception will bring that about. Ciekawe, co Lazel na to powie jeszcze. O. Jeden. Godlike in power. Yes, but with none of the sanctity. Vlakith is lying to her people. She pretends to know how Gith destroyed the Mindflayer Empire. In truth, she knows nothing. If the Illithid Empire were ever to return, she would be incapable of stopping them. And if her people found out about her impotence, there would be mutiny, revolution, the end of her rule. But that very power, the power to resist illicit control, which Vlakith only pretends to know, is how I've been protecting you. I suppose she hoped to extract it from my corpse. Since you spared me that fate, she will come for you. A logical question. But you're not ready for the answer. I have delayed long enough. The next attack is overdue, and I can't risk you being caught in the middle of it. I need you out there, searching for the Absolute. You were on the right path, to Moonrise Towers. Return to it. Be warned, the Inquisitor awaits your return from this place with orders to kill you. No doubt the rest of the Kresh will join him. Good luck. What have you learned? Lazel. Ciekawe, co Lazel powie. Speak. Have you killed my queen's enemy? Vlakith does not lie to her faithful. Open your mind. Show me. Your mind tingles. Lazel seeks entrance. O, trzy. No tak będzie pewnie, nie? No tak będzie, ale... Kurde. Zapisz grę. Nowy wpis. I tu weźmiemy... Ja bym ją wpuściła najpierw. Your thoughts become one. She sees the truth of your confrontation in an instant. Vlakith Tafkinazin. I see only madness. Vlakith bears the full might of Tunarath's arms and the covenant of the Great Mother Gith. We must go to the Chirai. He will summon Vlakith. She must know of this. This apostate. To co jest wolnięta, ne? Jednak. Ona tylko apostatów widzi, zabić ten i w ogóle nie. Nic, kurde. Lazel. Parówą. No czy my też możemy. Jakie tam opcje jeszcze można było wstawać, gdzieś nie zginiesz? Ja chcę tylko porozmawiać. I co tam jeszcze było? A, już zginiesz. A potem? W drugim etapie? Może niech cię sama sobie zabije, czy coś takiego. Tak się będziemy zaraz lać, więc się przygotować.
trzeba. No spróbujemy tej opcji, co ty mówiłeś. Mind tingles. Lysel seeks entrance. Perswazja. I've a mind to end you here and now. But you either believe your own words, or have suddenly mastered the duplicitous arts. To the Inquisitor, and let us see who speaks with serpent's tongue. No, może w końcu do niej dotrze. Tak. To teraz, jak idziemy do Inquisitora? Tu jest wyjście chyba. Zostawiamy to tak jak ten? Tak jest okej? Okay? Tak, tak. No mi się wydaje, że jest spoko. Więcej chyba nie da się ugrać. Nici przystąpią do ataku, prawda? Ustawianko, póki mamy czas. Nie ma. I've been waiting. You are named Hashalak. Bend your head. Co to jest Hashalak? Rai, please, summon Vlaketh. There's much... Irrelevant, gake wretch. The queen has spoken. Your death is decreed. A jednak. You realize what Lysel doesn't. Whatever the outcome of your visit to the astral prism, Vlaketh had no intention of letting either of you live. O tym Orfeuszu, bo nie wiem, czy czytaliśmy, co się zaktualizowało. Przeczytaliśmy zakazaną książkę o pewnym księciu Orfeuszu. Wydaje się, że jest on przeciwnikiem królowej Vlaketh i synem Gid, tej, która uwolniła Gidianki od łupieżców. No właśnie. Zobaczyłem, że zaktualizowało. No dobra, no to mamy problem. To mam bić już od razu? No lejemy ich, musimy ich zlać. Czekajcie chwilę, czekajcie chwilę. A ty, bonus jako jedyny zdążył uciec, czy nie? Tak. Tak. I chcę zobaczyć, czy mogę rzucić, czy mogę rzucić to. Ulala. 20. Ściana ognia. Ale oni mają tego, ale oni chamstów, kurde, trochę mają. Ten ma 145. Ojojoj. Ja sobie zabiję tego tutaj. A gdzie jest artefakt? On go ma? Nie, no musiał być otwarty, skoro nie, masz z powrotem w Lysel. Masz w Lysel z powrotem. A, spoko. Raczej go chyba nie stracimy. Patrz jak zwiałam, kusznik. Tego zabiję. Of, ale se porzucałam. Widziałaś, ile mu weszło z tego? O, to knojek. Masakra. No dobra, to co ja muszę zrobić? Na co on ma odporność? Legendarna odporność. Ale to tylko plus 10 do następnego rzutu obronnego. Mhm, a tak to nie ma. Coś czyli na stany pewnie, uśpienie i tak dalej, na to wszystko on będzie miał odporność. Dobra, czy jedziemy? Nie, na twójce pojedziemy. Zelot jest do dobicia, nie? Zawsze byłby jeden. Dobra, poczekaj, ile mam? 4, raz, 2, 3. 4. Ja się muszę stąd. Tu na prawo, bo właśnie, żebyśmy obok siebie stali. Nie stoimy koło siebie, więc. Jeszcze. Jeszcze. Jest! Lysel będzie musiała sobie z nimi radzić. Astralna wiedza, charyzma i błogosławieństwo. Dobra, Lysel, jedziesz. Nie warto. 53. Mhm. Okej, okay, to jest wokół. Znak łowcy. Znak łowcy to ja rzucę na ciebie. Okej, okay, a tego na razie będę lała.
Czemu unik? Nie. Teraz powinna krwawić. Nie pokazuje mi, że mnie zaatakuje. Tylko trzy. A on się tepie. Co to jest? Więź myśl o rabunku. I co to daje? Istota otrzymuje karę minus 2 do klasy pancerza i jest podatna na obrażenia psychiczne. Nice. Ja mam tylko 40%, żeby go trafić. O kurczę. Ja go tutaj, jak on taki jest trwany. A, ogień zniknął. No tak. No i dobra, i tak już nie ma ich w tym ogniu, więc... O! O! No się ładnie tepnąłeś. No dobra, ale jestem na górce i on tak bez problemu mnie trafił. No bo cię widział, więc... Oni to, to też nie są jakieś beznadziejne ziomki. Nie? Trafię go? Łapię go? Łapię go, ale nie łapię laser teraz. Nice. Pytanie, gdzie on pobiegnie? Nie do ciebie. Możliwe. Laser tamtego... Ja myślę, że wy skasujecie łucznika, a ja biegnę do tego gościa. Jo? Ok. 50. Do którego? Do tego imperatora? Dziękuję. Nie, nie, do łucznika. Skasuj łucznika. Chybienie krytyczne. Co to jest? Oskubany, nie? Ej! Okej, walka na chybienia. Super. Masz funkcję na niego bicie? Skasuj tego... Skasuj tego łucznika. No, za 40 parę tego nie zabije, dziewczyno. Ale no kasuj go, kasuj go. Czekaj. Zróbmy tak. Czekaj chwilę. Mhm. Badaj. Psychiczny. No nie, bo ona będzie go tankować, bonusa będzie trzeba podnieść. No w następnej turze go zabijesz, Unfy. No. Może się podleczy. Tak, tak. Ale nie nice. Dostał. Nie gad... A nie, już myślałam. Dobry, że już będzie go podnosił. O, ładnie weszło. 33. Laser trafiła. Gdyby trafiła. 2 ataki ładne by weszły, tam za 10. To Unfry by go dobił. 60. Jakbym podeszła jeszcze tu. 60. 9, 24 mu zostało.
O Jezu, 17, jak ładnie, zostało mu 7 hapsów. A nic więcej nie mogę zrobić. I to by było tyle. Umfry, kasujesz obojętnie kogo. Typa, chociaż... kasuj typa, yes. Bo on ma ruch po tym, nie? Kogo? Po tobie, więc... Tego, tak? Nie, nie, tego najpierw skasuj, tylko wrata całego. Nie, no, siepacz ma. Siepacz ma. No ale on to tylko strzela, a ten to może coś tu jeszcze zrobić. A nie lepiej tego, on ma 7 HP. No obojętnie, no, kasujcie obojętnie kogo. Obojętnie kogo. Znaczy, no dobra, bo ja więcej zadam temu. Bo tam będzie temu. Trzeba biec do niego, no tak mi się wydaje właśnie. Zginął? Nie. Nie, może mu 1 HP, 4 HP mu zostało. Jest. Elegancko i tak go kasuje teraz, tak jak należy. I'm glad you came to your senses. Now leave before the others come for us. Można z nią pogadać. At least things have stayed interesting. F5 zrobimy. Vlakith. Vlakith. I have wielded your fury as a blade. Roared your wrath as a dragon. You promised ascension. Yet I crawl among my own people, low as an asp's belly. Shkaketh! I followed your path. What good this heart of stone for it to be shattered? She tests me. A ta znowu zaczyna. Jezu. Only the heaviest soul saw to the astral. Yes. Yes. I might gain Vlakith's favor yet. Ty laser jednak jesteś niereformowalna. O, jest. Silence! I must think. Ona jest bardziej zindoktrynowana niż wszyscy inni, nie? No po prostu... Musi pomyśleć. Nie wiem, pomyśl może, bo z tobą rzeczywiście jest coś nie tak ewidentne, no. Jeszcze przeczytała te kartki, że ona... Vlakith's will be done. Repositioning. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie odpoczynek. Zobaczymy co to. Co ma? Diadem psionicznej zemsty. Gdy wykonasz udany rzut obronny, wróg, który go spowodował, otrzymuje 1-4 obrażenia. Miecz dwuręczny Gidianki. Mikstura anielskiego snu. Wypij, aby zapaść w głęboki sen regenerujący. Budzisz się po dwóch turach, zyskując korzyści z długiego odpoczynku. Ty! Dobrze, że on tego nie użył. I melon. I zbroja. Wysłałem ci kiedyś o diadem jakiś, ten drugi typ miał. Niebieski diadem. Ja spróbuję... psioniczny? Tak. Nie, to niebieski ja też... jakiś taki. No to ten też jest niebieski. Poczekaj, poczekaj. Bo teraz tak, ten mieczyk... 6, 16, 7, 20. To w teorii ona ma lepszy. Aż dziwne. A zbroję ma lepszy. A no ma lepszy, bo my zrobiliśmy jej adamantynową. Myślałam, że ten mieczyk co podniesie, to... Teraz wychodzi na to... W sumie wygląda na taki sam. Ale obrażenia ma mniejsze. Aż muszę sprawdzić. Czekajcie, czy jak go podmienię, to wyjdzie na to samo. Nie, jednak nie. A, ciekawa sprawa.
No i tu jest ten diadem psionicznej zemsty, a ty mi wysłałeś... Nie, diadem tajemnej synergii mi wysłałeś. Gdy nakładasz stan, zyskujesz magiczną synergię na dwie tury. A co to jest? Magiczna synergia. Ataki bronią zadają dodatkowe obrażenia odpowiadające modyfikatorowi cechy bazowej dotkniętej istoty. Nie wiem, to diadem. To jest zamiast tego hełmu. To ona ma akurat fajne. Ataki bronią, ale jaką? Kusza też jest bronią. Prawda? Dobra, ja mam inteligencję 17 i teraz mam tu teraz taki naszyjnik żywiołowego wzmocnienia. Gdy jedna z twoich sztuczek zadaje obrażenia od kwasu, zimna, ognia, elektryczności lub dźwięku, do zadawanych obrażeń dodawany jest twój modyfikator czarowania. A modyfikator czarowania to jest premia lub karta wynikająca z cechy, którą twoja klasa postaci wykorzystuje do czarowania. Czyli jak ja mam 17 inteligencji, to co, to będzie 17 depsa dodawało do wszystkiego, co rzuca? Możliwe. To by było spoko. Ale sztuczki, ty nie używasz chyba sztuczek. A sztuczki, tak? Jestem szany? No tak przeczytałeś, nie. Tak mi się wydaje. No przeczytaj jeszcze raz. Jedna z tych sztuczek. Czyli to tylko... Ej, ja to przetestuję na promieniu mrozu, bo ja mam sztuczkę promieniu mrozu. Jeśli to tak zadziała... Ale ja mam pierścień. Podczas koncentracji na czarze ataki bronią postaci noszącej ten pierścień zadają dodatkowo 1-4, ale to jest znowu bronią. To takie one... Takie nie dla nas trochę. Jak raz. No i tutaj na przykład w tym diademie, co wysłałeś, tajemnej synergii, no to, że dostajesz magiczną synergię na dwie tury, ale to jest też do broni, jeżeli... To jest... Ufryda, co ty masz na główce? Stronnice tej księgi zostały bezceremonialnie wyrywane i zastąpione wklejoną niestarannie wiadomością. Masz kondycję plus jeden. Wszelka literatura poruszająca poniższe tematy jest surowo zakazana. Znalezione przy uczniach książki poświęcone tym sprawom zostaną skonfiskowane. Uczeń przyłapany na lekturze odpowie osobiście. Orfeusz, piekielne metale, magia nieumarłych. O, czyli oni już zakaz czytania książek o tym Orfeuszu wprowadzili. No oczywiście. Będziesz jak ładne. I Harry'ego Pottera też spalili. Najgorzej. Ale te itemy, co nam tutaj wpadły... To tu takie... są te rękawice wojowniczego nieba. Gdy postać nosząca tę rękawicę zada obrażenia, nakłada jednocześnie na cele dwie tury pogłosu. A co to jest pogłos? No właśnie. To naciskasz te i czytasz. Dotknięta istota otrzymuje karę minus 1 do rzutów obronnych na siłę, zręczność, kondycję. Gdy pozostała liczba tury tego stanu wynosi co najmniej 4, istota musi wykonać rzut obronny na zręczność lub odnosi obrażenia od dźwięku i zostaje powalona. Czyli takie fajne, nie dla mnie. Wysyłam w rządzie. No, mogłeś zaczekać i wysłać do laser. Ale to obrażenia musisz zadawać jakieś, a ona bije z mieczyka, od dźwięku, więc... obrażeń od elektryczności. No ja mam niby lub obrażenia światłości, to ma na przykład posępne serce. Nakłada jednocześnie na cele dwie typu głosu. Fajne. To jest jakaś wypaszczona kusza gitianki, to do Unfrego wysyłam. Ale ja mam naładunki błyskawic. Kurde, no fajne to jest, ale też jednak nie dla Lazel. To będzie trzeba znowu przemyśleć, bo jakby to ułożyć, to by były spoko. Wiecie, że teraz tak, bo... na sprzedaż. Żeby się nie przeciążyła kobieta. I po co my tutaj? A to będzie wyjście te posągi. Tak jest, patrzcie. Mi teraz trudno będzie się przestawić z tego złodzieja czasu. Znaczy nie czasu, tylko złodzieja czarów, tego łuku. Bo przez to, że ja mam ten łuk, to ja mam cały czas ten, na spele.
komóreczki. Bo jak trafię krytycznie, to odzyskuję komórkę czaru i dlatego tak fajnie jest. Wiecie co? Wiecie co? Mamy zapis. Teraz tak, bo tu jest jakieś wyjście z tymi posągami. Kręcimy tymi posągami, otworzy nam się jakieś wyjście. Sprawdzimy, co się stanie właśnie z tymi posągami, ale ja bym i tak wrócił, zobaczył, czy tamci nas zaatakują. Zaatakują nas tu. Nie wyciągniemy. Nie ma już opcji do wyciągnięcia robala, bo ona będzie w trybie ataku. Natomiast możemy, chcemy ich pozabijać, ekspa dostać. No, chciałbym. O, to jest pytane. Ja nie jestem zbyt ten ograniczony, patrząc na to, co się dzieje. Patrz, już stoją. Dwa wilki, ona pierwsza stoi. Zobacz. Tak? No. Tylko podejdźcie do mnie, to będziecie widzieć. Stoją te dwa wilki. Stoi Kitrak, Terezin. I ktoś tam jeszcze stoi. Czekaj. Okay. Także możemy... A, atletyka, porażka. To spróbujemy jeszcze to otworzyć, zanim tam cofniemy się? Ale po co? Zawsze to chyba możemy otworzyć. Ekspa dostajemy. No, nie będziemy już tu wracać, jeśli to jest tylko jakieś wyjście. No, pewnie będziemy wracać, wiesz? To jest prawidłowe wyjście stąd. Natomiast na pewno już łupieżce nie wyciągniemy, zresztą i tak wiemy, żebyśmy go nie wyciągnęli. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Okay. Still alive. Lathander blesses the rising bountiful sun. Słońce, wschodzące słońce. The statue starts to rotate. Atletyka. To by ten. Laser mi się nie udało właśnie co najciekawsze. Astarion by to ogarnął chyba. But its rusty mechanism jams stuck. Dobre, co? Lathander bids the setting sun a fond farewell. Ten prawy na prawo jeszcze przesuń. Tam jest, gdzie jest wschód? Wschód musimy wiedzieć, gdzie jest. Dobra, no ten tu, jest na wschód, a tu ma być zachód. No, a tamtego w drugą stronę, no. To nie jest wschód. Wschód? Tak, jest wschód. No gdzie? On się nie patrzy na wschód. Tak, się patrzy na wschód. A nie na południe? No właśnie. Czy tam oczywiście, na północ? Że tak. Macie mapę obkręconą na północ? Tak. No to na moje się on patrzy w prawo, czyli na wschód. Który się patrzy? Ten. No nie. On się patrzy w prawo, na east, no. On się patrzy na wschód. Tak? No. No to kto może tego obkręcić, bo on się zaciął? Nikt. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Chyba skoczysz do obozu i przyniesiesz Astariona. Astarion? The statue starts to rotate, a wcześniej przekręciła. But its rusty mechanism jams stuck. O, są buty Shreonu. Twoja postać nie może zostać powalona podczas przechodzenia po lodowym terenie. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams stuck. Moim zdaniem to on teraz się na wschód patrzy. Nie, on teraz się patrzy na południe. Jak się przesunie kamerę w kierunku, nie, w którą no patrzy, to kamera się patrzy na północ. No, ten teraz na północ. Tak się patrzy na wschód. Bo tu jest zachód. Tu, gdzie te przejście ukryte jest. No. Tak, bynajmniej. Wschód jest tam.
stronę ściany jest wschód, w stronę pomieszczenia jest... znaczy nie. W stronę ściany jest zachód, w stronę pomieszczenia jest wschód. Wschód jest oznaczony jaką literką? E. Wschód E. No, no a u mnie się patrzy na S. No a jak masz mapę? Czy na górze mapy masz N? Tak, dokładnie. I moja mapa jest nieruchoma. No moja też. I rusz teraz ten. Rusz wsadem albo czymś w stronę, w którą patrzy się ten posąg. To gdzie ci się mapa przesuwa? Na E? Czy na S, czy na N? A, okej. Okay. Czaję. Okej, okay, no, no, dobra. No, no, no. Mhm. No to wcale nie takie dobre, jak ta mapa jest nieruchoma. No okay. Właśnie jest, no dlatego ja za każdym razem się mylę, gdzie wy poszliście, nie? Okej, okay, bo jak ruszyłam mapą, to faktycznie poruszam się w jedną stronę. Spoko. Okej. Okay. Shit, czyli muszę skakać po kogoś. Tu muszę powiedzieć Lazel, żeby spadała. Ale Lazel ma najwięcej siły, a tu ma być kondycja, tak? Atletyka. 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 Dlatego myślę, że ten, że Astarion. No jest taki fikacz. Już się odwróciła, ty. Zapytaj Lazel o dysk ze szkółki. Another part of the Orpheus tale. O, czyta! Has been translated to common. Może w końcu uwierzy. Kolejną część jej dałam o Orfeuszu. Tak, chcę usłyszeć. The Prince of the Comet, part 2. The Prince of the Comet, Orpheus himself, led his honor guard into battle. Their red dragons bellowed with righteous anger, and the heavens erupted. The glorious prince cried to all who could hear him, "Praise be to my mother Gith, the queen of the one sky, sacrificed to the hells by the renegade Vlakith. But the true heir, the Prince of the Comet, could not overcome Vlakith's knights and their ill-gotten worms. Mighty Voss, Jastil Kithrak, lit the astral sky aflame. When the ash had cleared, beloved Orpheus was gone. True heir, glorious prince, there's no greater crime than to exalt the pretender of Orpheus. Disregard this drivel. Usuńmy ją z drużyny. Gith declared that Vlakith should be queen. Orpheus would have ceded control to the Geich. Wiadomo, że ona tego nie będzie tam. She did nothing of the sort. Thank your good fortunes, I'm a tolerant woman. Or I'd have sliced off a few toes for suggesting it. My own Savage would never have... The pupils themselves culled the weak. I myself felled four of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. Not every life. My people always cocky. Their lives were not... The Githyanki are only as powerful as their weak. Kalir's clutch held 3 dozen eggs, more or less. Though I've learned of creches that... Shukiani. Githyanki chosen by Vlakith herself to bear young. The queen... The Shukiani pass their eggs in the It is a meticulous process, carefully timed, so that the eggs hatch at once. No właśnie, czy ciebie to nie interesuje? Hideous to imagine a life where I couldn't partake in the pleasures. Go on then. To zrobiliśmy jeden błąd, bo wychodzi na to, że nie wystarczy, że ja jej to przerzucę do plecaka i ona to sama odczyta. Trzeba z nią o tym porozmawiać i może teraz mielibyśmy, albo jeszcze nie mamy, może miałaby inny werdykt co do ataku teraz po wyjściu z tego artefaktu, gdyby przeczytała to wcześniej. Chociaż może teraz powinno by ją skumulować się i przekonać. But its rusty mechanism jammed stuck. No dobra, to wiecie co? Mam skakać po tego? Greetings. No to ty, nie mogę jej odesłać. Greetings. Tak? No? Uparta. Nie mogę. Nie przekręcimy tego.
No dobra, a co teraz powinniśmy... Poczekaj, ale na co to było? Na kondycję? Na atletykę. Atletykę, co jest tą kondycją? Nie wiem właśnie. Możemy zapisać sobie po tej pogadance z tym laser? Tak. Żebyś już nie musiała tego odklepywać. Gdzie to jest ta atletyka? Akrobatyka... Bo mi się wydawało, że ja miałam jakiś czar i mogłam rzucić... Ja mam plus 4. Bo atletyka jest siły. Zwiększyć sobie... Tak, jest. Astralna wiedza, akcje klasowe. Wymaga długiego odpoczynku i tu mogłabym sobie rzucić. Ale pewnie nie możemy się przespać. Nie wiem. Co to jest? A, giganta? To pewnie będzie na siłę, a nie? Mamy jakąś miksturę? Czujności? No właśnie, ale to atletyka jest z siły. Skoku... No właśnie. Ja mam plus 4 atletyki, a Lazel ma plus 6. Let's get going. Czyli jednak nie Astarion, bo Astarion to z akrobatyki prędzej bym mógł. Tak, właśnie. Poczekajcie. Rodzaj. Musimy mieć coś, żeby się napić. Woda? Tu do inicjatywy. Testów ataku, skoku. O, tu jest ułatwienie do testów i rzutów obronnych na siłę. Twoja siła wzrasta do 21. Mam mikstura siły giganta wzgórzowego. No właśnie, no było coś takiego. Idź, wypij i przekręć. No, zapisane jest, ale podejdź tam, żeby się nie... Niech Lazel lepiej wypije, bo ona ma... Ale jak już raz ci poraziło, to chyba już nie możesz drugi raz podejść tą samą postacią. No, nie wiem, niekoniecznie może. Nie jest zapisane, najwyżej jedną tą stracimy. Wysłałem Lazel. No, to jest droga mikstura, ona wygląda jak ananasek. O, 30. I tak się przyda. The statue starts to rotate, but its rusty mechanism jams. I masz plus 8 atletyki. No to ja nie bym miał. Najlepsze, że kręciliśmy tym już tyle razy. To co, wychodzi na to, że my tędy nie widzimy już. Musimy się przydzierać przez to bagno. Dobra, lecimy, póki jeszcze mam tu miksturę. A, tu długiego. No dobra, to się lejemy. To znaczy, zrobimy zapis. O. Zrobimy sobie zapis. Muszę w swoim miejscu zrobiłam i zrobimy sobie cięcie. Bo... Dela. No dobra, pierwsze rozdanie kart niech mają. Czemu ja nie żyję już? Dobra, to zrobimy to inaczej. O, co to jest? Co tu się dzieje? Macki rzucili. Bo ja rzuciłem macki. We mnie? Nie w ciebie. Nie? Ale ona jest Lazel na maskę. Czekaj, oni będą... Ten będzie. Dobra, ja trochę zapisku podeszłam. Przecież wy jesteście tutaj wszyscy. A tu nie Lazel. Spoko. A czemu wszyscy jesteśmy przerażeni? Nie, poczekajcie. Wczytam to. Zetniemy tu sobie i ładnie podejdziemy. Także, żeby nie było tak brzydko. Ale oni, jak to się nazywa, teraz poumierają. No wiadomo, że poumierają. Ale i tak muszę ścinać, bo tu za długo, no. Godzina 30 zaraz będzie. Także, no. W następnym odcinku bitwa.